A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge oczywiście mamy Fest Challenge, czyli taki nietypowy challenge jak zawsze. Mianowicie mamy tutaj porażki warsztatowe i zapraszam do oglądania. Oczywiście dla wszystkich, dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na platformie Patronite, jak i w innych aspektach mojego życia i twórczości. Także dziękuję ślicznie i zapraszam do oglądania. A dzisiaj mamy z cyklu porażki warsztatowe, a mianowicie zmiany liczników, programowanie, tam szukanie problemów, coś tam, zły kąt, coś tam, brak możliwości komunikacji i w ogóle. A ja wam powiem, że to bardzo prosto. Tam na dole, tam, gdzie jest taka wielka, wygnita dziura. Dziura, tam jest otwór, tylko tam jest dziura. Tam, gdzie ta dziura, są przykręcone masy. Takie masy. I jak tej masy nie ma, to już wam pokażę, co się dzieje. Oczywiście jest to pojazd Ford Transit. Tu już sobie klienci wcześniej porozbierali kostkę, stacyjki, jakieś tam cuda, wianki. Patrzcie, co się dzieje. Immo mryga, narywa tam przekaźnikiem, oczywiście zero kontaktu, jeszcze wcześniej kręcił rozrusznikiem. A teraz wam pokażę, zakładamy masę, oczywiście tu szukanie żadnych problemów, nie, ja się dałem troszkę złapać, ale nie na długo, dlatego że sprawdziłem sobie, czy mam masę na przekaźniku, okazuje się, że nie ma. Tak wygląda to prawidłowo. I auto chodzi. Oczywiście, tak jak mówię, no jeszcze tu jeszcze immo mryga. Teraz już nie mryga. Jeszcze jakiś tam check engine świeci. Jakieś tam diagnostykę trzeba będzie zrobić. Ale to już działa i mówię. Czasami nie warto szukać kwadratowych jajec, tylko po prostu zrobić to, co trzeba zrobić i szukać problemów tam, gdzie są, a nie błądzić i kopać. Tak naprawdę mówię, no klienci już jeżdżą z tą usterką, bo on jeszcze czasami odpalał, czasami gdzieś tam złapał trochę masy, no ale musicie mi wierzyć, że gdzie mam ten element, o tu mam, z takiego czegoś ciężko masę wziąć. Naprawdę, to jest już wafel. To z takiego czegoś ciężko masę wziąć, a teraz mówię, tam musi iść łatka, oczywiście, żeby tu się nie lało w komorę silnika błoto. Tam pójdzie łatka. Coś się wymyśli, bo tam wyżej jest wtyczka, żeby na tą wtyczkę nie lała się woda. Tak samo tu jakieś pognite były piny. Troszkę poczyściłem to, tak jak ma być, zabezpieczę sobie to wazelinką taką techniczną, te przekaźniki od tamtej strony. Poskładam to wszystko, te zielone rzeczy poczyszczę, żeby to miało ręce i nogi. Tu dorzucimy masę prawdziwą, taką jak ma być. Weźmiemy ją z karoserii, ale z dobrego miejsca. No i musi to działać, nie ma wyjścia. Z serii porażki warsztatowe. Sterownik silnika w Opelku, który nauczył się nurkować. No, siedzi tam na podszybiu. No, muszę wam powiedzieć, że na stówę siedzi w nim woda. Ciekawe, czy to jest w ogóle do rozkręcenia. Zaraz zobaczymy. I pokażę wam takim szczerbatym śrubokrętem. Okazuje się, że woda się tu dostała i strawiła tu płytkę. W tym miejscu elementy to jakieś pogniły. Także niestety sterownik leci do naprawy. Mamy tu serię z cyklu porażki warsztatowe. 270 tysięcy przebiegu na jednym pasku, na jednym rozrządzie. Teraz wam pokażę jeszcze w drugim nagraniu pompę wody. Pasek do płótna wyjeżdżony. Do płótna, bardzo ładnie, cieniuteńki jak żyletka. Oczywiście oryginał. Teraz poleci
zestaw z Boscha. Kto to robi, te paski? Paski robi Bosch. Tomek, zobacz. Zobacz, co tu się robi. Tu się takie coś robi. A tu się robi coś takiego. O, otwiera się i się zamyka. I się otwiera i się zamyka. No i się okazuje, że nowy Pirburg, czy jak coś tam nazywa, było zjebane. Tomek, Pirburg taki oryginalny, cześć w ogóle. Pirburg oryginalny, który jest w samochodzie, to jest oryginalny, a te wszystkie Pirburgi, przynajmniej te, które są tutaj w Niemcach dostępne, to jest już naklejka Pirburga, to jest Chińczyk i ja se kurwa nie dam powiedzieć, tak jak Maciek się już też przekonał na tajlach, Mele i Mog. To są chujowe tajle i ja to wiedziałem z Polski, a teraz jeszcze potwierdzam, że Pirburg to też jest chujnia. Tu jest oryginalnie, teraz przyszła przepustnica, tu jest Made in Germany i to jest opakowanie Siemens VDO, a na przepustnicy pisze Continental. No i to na tyle, także chyba nam będzie działał ten Touareg w końcu. Ale wągiel tu mamy. Robota jak na grubie. A z serii porażki warsztatowe mamy BMW-czkę, co na trasie stanęła dęba i pacjent mówi, że to nie. Oczywiście we filtrze oleju mamy wióry, to wam zaraz pokażę, ale zobaczcie, jak pięknie pali. No niby idzie równo. Ale tu... coś pięknego. Z serii porażki warsztatowe mamy dzisiaj do roboty pompę wody delikatnie uszkodzoną. Jak ktoś mówi, że mu wyje pompa, to niech posłucha tego. Zapuszczamy. Nie trzeba nic dodać, nic ująć. Zgadnijcie, co w tym miejscu było, a co jest teraz. Zobaczcie, jakie BMW, jak bida piszczy. To hamulce tak piszczą, ale dobrze. No i powiedzcie mi, że coś nie jest BMW nie tak. O. A, czyli mamy 3 lub 4 tonowe piszczałki. Jak mi ktoś jeszcze raz powie, że Alfa Romeo 159 2.4 w dieslu i wymiana alternatora, a już nie wspomnę, że ten pasek założyć, krótki, mały, bo on jest bez napinacza. Jak mi ktoś powie jeszcze raz, wymiana alternatora, ja rzucam na blat L4. Idę do domu. Ale już opanowana sytuacja. Stary wyciągnięty, nowe wrzucimy, założymy pasek. Jak się montuje pasek? Tajemnica warsztatowa. Trzeba go tak założyć, żeby go nie wyciąć. Także to jest tajemnica warsztatowa. Bierzemy się i zobaczymy, co z tego będzie. Żeby nie było, alternator założony i pasek też założony. Wszystko się obraca luźno i nic nie jest poszczępione. O, wszystko ładnie działa. Nic nie poszczępione, nic nie obcięty pasek. Założone. Będzie działać na pewno. Lekko uszkodzone łożysko. Ale jak ładnie, tak. Powiem wam, tak jakby w trzech miejscach bieżnia była pęknięta. All fest. Jest głośniejszy od radia. 400 na godzinę. A to jest z serii porażki warsztatowe. Klient twierdzi, że coś z przodu hałasuje. Ale to jest nic. Patrzcie tu. Te klocki nie brały udziału podczas procesu hamowania chyba nigdy. Po prostu tylko są. Ale jedno jest pewne. Nawet nie kleją. No jak już koło jest przykręcone, to się nie klei. Ale naprawdę, no, takie rdzy już dawno nie widziałem. Z serii porażki warsztatowe to trzeba nawiercać otwory, wybijać blachę w tą stronę razem ze szpachlą. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale wygląda jak po gradobiciu. Ale to jest nic. Patrzcie na to. Można. Normalnie trytka, taśma, cokolwiek. Byleby się lustro trzymało. Coś pięknego.
Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy oglądali. Pozdrawiam, trzymajcie się i czekamy na kolejny challenge.